Dobra, zabierz to. Teraz będziemy chyba mogli już wejść tam. Do środka. Proszę, jedno mechaniczne oczko. Drugie oczko. Ojej! Powinnam umieścić zębatki na bolcach w taki sposób, aby przesunęły sprężynę, która utworzy usta maski. Tu. I tu. No, tu. O, dobra. A, to nie przesuwa. Tego się tu nie da. Aha, już mogę? Mogę. O, dobra, dało się. Szpara wygląda, jakby mogła wsunąć w nie coś cienkiego. No to zaproszenie. Sala balowa. O, szkoda, taka zniszczona. O, duszek. Więcej duszków. Można z nimi porozmawiać. We called a truce among all pirate companies for the duration of Captain Remington's wedding. It was supposed to be a great ball for all the sea wolves in the Caribbean. We left our weapons on the ships as an act of good faith. So when Baron Bannister's soldiers showed up, we were defenseless. They butchered us without hesitation. Men and women, innocent and guilty alike. But now, Captain Remington is back at last, and he will avenge us so that we may finally rest in peace. Przykra. The festivities were beginning when the soldiers rushed in, guns blazing, swords slashing at the crowd. It was a massacre. The grimmest wedding I ever attended. And the last one, too. But tonight, the captain has appeared with a new girl on his arm. Maybe he has found a way to recreate the wedding somehow. No cóż, nasza córka. My sword was useless when the slaughter began. In the blink of an eye, the wedding guests were dead or dying. Just before my own death, I saw the Countess crying as her treacherous father rescued her and chained up Captain Remington for execution before her eyes. But now, the captain's voodoo gimmicks might prove useful, and we will see the Countess and him walk down the aisle once again. Krwawa wesela. Swoją drogą przypomina mi to trochę Grę o Tron. Gdzieś tam było pewnie... Znaczy, no tu nie widzieliśmy tego, jak to wyglądało, chociaż możemy sobie wyobrazić. No, tam wyglądało to strasznie przerażająco. Forteca musiała zostać ostrzelana z dział pokładowych. Krew na ścianę. Okazała sala balowa wciąż nosi ślady walki, czy raczej masakry. Schody runęły. Okej, zobaczmy to. Coś mamy do zbudowania. A to tą rękę chyba. Jeszcze jeden palec. O, tu. Kamienna dłoń. To jest ta dłoń do gondoli? Chyba tak. Znaczy... przy tej latarni morskiej. Tu coś jeszcze jest. Ten kafel wygląda podejrzanie, gdybym tylko mogła go rozbić. To pęknięcie nie wygląda na przypadkowe. Powinnam rozbić fragment kafla i zajrzeć po spód. Mamy coś do rozbijania? Kamienną dłoń.
Dobra. A nie, to nie tędy. Tędy. Aha, czegoś jeszcze brakuje. Dobra, rzucimy na mapę. Jeszcze jest kawałek dalej coś. Tu? Coś wybraka? Mamy kolejny hidden object. Jaka ładna ważka. A się tu świeci na zielono, ała, aż boli po oczach. Co mam z tym zrobić? Uśmiech! Koło sterowe. Koło sterowe to zapewne coś, co będzie nam potrzebne właśnie. Co jeszcze mamy? Taburyn, taburyn. Ksylofon. Aha, to. Okej, okay, sextans. Proszę, takie trudne nazwy. A, to jest to, co się używa na morzu. Tak bardzo zrozumiałe. Kokarda. A, kokarda. Ojej. To. Książka, manta, kubek. Manta? Lutnia. Kawałek koła znalazłam. Książka. A to, okej. Kubek. Albo kielich zapewne. Klepsydra. Jeszcze mamy but i pas. Rękawicy nie potrzeba. Mam jakiś hak. To. Czyli to jest jakiś rodzaj płaszczki. Dobra, mam but i jeszcze został kubek. Kubek, kubek, kubek. Tu. Dobra. O, to tym bosakiem będziemy mogli chyba przyciągnąć. Co my tu mamy? Soczewka i wyrwana strona. Nie wiem z czego. Możemy iść do wnętrza latarni morskiej. Aha, kolejny hidden object. Dzisiaj obfitujemy w hidden objecty. Pułapka na myszy. Gdzieś ją widziałam tu. Róża wiatrów. O, tu. Mamy krzemień, zatyczka, kolczyki, gniazdo. Gniazdo. Kolczyk? To jeden kolczyk chyba był. Krzemień. Jeszcze drugi chyba potrzebujemy. O, tu. Okej. Okay. Zatyczka. Zatyczka, zatyczka. Linijka, kubek, klucz. Lornetki nie potrzebujemy. Kamiennej. Kubek. Dobra, klucz. Flet. Koń, piłka. Dobra, linijka i zatyczka zostały. A, linijka tu i zatyczka. Kites majonez. Dobra, mamy krzemień. Zapewne do tego. Uhuhu, jak się ładnie świeci.
Hej, no dalej jest tam zbyt ciemno. A, to jest ta figurka, do której nie mamy ten. A, bo tu jeszcze trzeba coś zrobić, okej. Okay. Tu mamy. Soczewki są ułożone według pewnego wzoru. Powinnam go odtworzyć. O, kurczę. O, kurczę. Dobra, to chyba jest dobrze. Skomplikowane to jest strasznie. To mi się nie wydaje dobrze. To nie będzie tak. Nie, no musi być tak. To chyba tak. Tu mamy ząbki. Tu mamy rączkę jakąś. Okej, okay, to będzie tak. To chyba będzie tak. Oj, tego to nie dopasuje. Za skomplikowane wzory. O, dobra, to chyba jest okej. To tak nie pasuje za bardzo. O, teraz jest chyba okej. O, dobra, dało się. Dzięki latarni morskiej oczodu jest teraz rzęsiście oświetlone. Dobra, to będziemy mogli tam wrócić pewnie. Zobaczmy, czy na mapie jeszcze mamy coś. Nie, możemy wracać. Okej. To wracamy, wracamy, wracamy. Teraz jak się tam... Aha, bo to z tego, dobra. Tu i tu. I mamy kolejny hidden object. Kufel piwa. Co tu nam wyłazi? Takie dziwne. Jakiś żółczek. Dobra, tu mamy kufel. Koło sterowe, szklane oko, ośmiornica. Ośmiornica. Ale tu pełno czaszek. O, stryczek. A to jest żaba! Jezu, dopiero teraz zauważyłam. Nie mam pytań. Kameleon w ogóle! Ale ośmiornicy to ja tu nie widzę, nie? I koła sterowego tak swoją drogą. Kilof. Dobra, mamy guziki. Trzy. Jeden guzik. Mamy skorpiona. Jabłko. Słońce praca. Jajko. Tu mamy jajko. Słońce... A, to jest ośmiornica, okej. Okay. Słońce to pewnie będzie jakieś namalowane. Tak coś czuję. Ptak, byk. O, tu mamy... K.
koło. Mamy nietoperka chyba. A, tu jest ptak. Byk. Też pewnie jakiś narysowany. Z tego co widzę. Jeszcze dwa guziki musimy znaleźć. A, tu. Dobra. Słońce, no też namalowane. Tylko cholera gdzie? A, tu! Dobra. Malunki na ścianach jaskini. Okej, okay, mamy kolejne koło sterowe. Nie wiem, czy to tyle, ile potrzeba nam. Jeszcze coś w tym oczu dole jest. A, cóż to? Ten korzeń jest bardzo delikatny. Powinnam zachować ostrożność w trakcie kopania. Aha, to coś do tego potrzebuje chyba jeszcze. Dobra. Zobaczmy, czy mamy wszystkie części, bo ja nie wiem, ile tego tu potrzeba. A, tyle. Okej. Okay. Uuu, tajna kryjówka! O, i hidden object. Ale fajnie. Dobra, co tu mamy? Świeczka to jest chyba. Pełny lichtarz. Ten talerz jest brudny. W ogóle skrzynka z okiem. A, to jest to. Dobra. Już garniam. A, tylko potrzeba do tego więcej tych świeczek. O, znalazłam szmatkę. Co my tu jeszcze mamy? Trzy książki do znalezienia. A liczba pi? A jest. O, tu mamy jeszcze świeczkę. Skorpion, łopata, kość. Byczek? Nie, koszyk. Okej, okay, też może być. O, tu jeszcze mamy świeczkę. To chyba wszystko. Kula ziemska. Proszę bardzo. Książka jeszcze jedna, skorpion. Okej, okay, się schowała. Łopata. Tutaj mamy hak i kieł. Hak i kieł. Tu. Okej, okay, mamy łopatę. O! Czyżby to była brakująca strona z tej książki? Przepis zielona mikstura. Już myślałam, że zielona herbata. Brakuje składników. Nam skonsultować się z książką. No ale... nie wiem, co tu mam. Aha, bo korzeń? To nie wiem, co to. Jakiś kwiatek. A to nie pasuje tu? Dobra. Ta zasłona jest tak ciężka, że nie będę sama w stanie jej przesunąć. Brakuje kawałka wajchy, ale ocalała część zrobiona jest z kości. Mrocznie. Cóż tu mamy? Wróciłem na wyspę po 300 latach. Nie zmieniła się aż tak mocno. Odwiedziłem małą kaplicę wybudowaną przez Mary po powrocie. Kiedy zobaczyłem nasze groby i jej portret, nie mogłem znieść patrzenia na nią, postarzałą, smutną i taką nieszczęśliwą.
Poniesiony gniewem pociąłem portret na kawałki. Jestem zdeterminowany. Wynagrodzę jej czas rozłąki, przywrócę ją do życia i wszystko naprawię. Będzie szczęśliwa, jak zawsze tego pragnąłem. Ten wpis jest świeży. Remington planuje coś potwornego, ale jego intencje są szlachetne. Oj. Przeniesienie sił witalnych. Spędziłem młodość studiując sekrety wudu. Dzięki czarnej magii przywołałem Davy'ego Jonesa. Ojej! I stałem się niezwyciężonym piratem. Teraz wykorzystam wudu raz jeszcze, aby ożywić moją ukochaną. Muszę poświęcić tą młodą dziewuchę, którą porwałem. Dopóki nie skończą przygotowań w podziemnej zatoczce, będzie odpoczywać władzy potężnego zaklęcia. Następnie osuszę ją z sił witalnych i przekażę ją Mary, aby przywrócić ją do życia. Nie będę się wahał przed popełnieniem tej potworności. Wiem, że Mary zrobiłaby to samo dla mnie, prawda? Nie powiedziałabym, ale okej. O, stateczek. Globus okazał się niezastąpiony w planowaniu rajdów na konwoje handlowe, ale skoro porzucam piractwo i zamierzam osiąść tu z Mary, nie będę już dłużej potrzebował modeli statków. Widziałam ten globus w kajucie kapitana na statku Widmie. Tak, będziemy się tam pewnie wracać. O, cała mapa wyspy. Niesamowita. Mapa okolicy. Jestem ciekawa, dokąd zaprowadzi mnie, gdy uzupełnię brakującą legendę. Aha, to może do tego jest ta kartka. Nie. No to nie. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Te mapy służyły do planowania ataków na statki handlowe. Aha, to jest do tego. No dobrze. Zobaczmy. W kryjówce coś jeszcze mamy, jakby, do zrobienia. Może to się świeci? Pukiel włosów. Nie wiem, co tu jeszcze mogę zrobić. Coś mamy w... Aha, w oczodole możemy wykopać. O, i znowu hidden object. O, nietoperz. Szpikulec kajdanki. Kajdanki. Coś widziałam. Siekiera, koraliki, grzyby. Ślimak. Okej. A lampa ledna? O, żółwik. Pióro wód. A czapka? Czapka nie. A, tu jest but. Okej. Co my tu jeszcze mamy? Ciężko odróżnić od tych kości. Okej, pióro. Pałka. Pałka za pałka. Siekiera, koraliki, grzyby. Gdzie to są grzyby w ogóle? To jest kifol. A, tu jest siekiera, dobra. Grzyby. Tu są kajdanki. Czy te grzyby są w tej jaskini, czy... Tu! Brawo ja. Kraliki. Dobra, mamy szpikulec. Tu jeszcze możemy pokopać. A, to jest ten korzeń, który będzie nam potrzebny do tej mikstury. Ja tam jeszcze miałam jakiś kwiatek.
czy już go wyrzuciłam? Chyba go wyrzuciła. Dobrze, co jeszcze możemy zrobić? Jeszcze coś w krypcie. Może tu? Pokierwos. Chyba portretu. Nie, nie wiem. Dobra, musimy się chyba cofnąć na statek, żeby spróbować coś z tymi stateczkami. Aby otworzyć globus Remingtona, muszę poprzesuwać statki wzdłuż szlaków handlowych tak, aby każdy z nich zawinął do właściwego portu. O kurczę. To nie będzie proste. Oj, to nie będzie proste. Aha, tego nie mogę ruszyć. Gdzie jest ten róż? Tutaj. O, ta zagadka nie będzie prosta. Jak mam... Aha, bo to mam tu. Dobra, to jest tu. A koło zaś mi przeskoczyło tu. Oj, oj, oj. Okej, okay, tylko trochę na odwrót mi się to zrobiło. Spróbujmy ustawić to najpierw w ten sposób. Okej, okay. To na dole mamy. Teraz tu. No i zostało nam zamienić te dwa. Uff, udało się. Myślałam, że będę przy tym długo siedzieć, bo strasznie skomplikowanie to wyglądało. Ale okej, okay, mamy monetę. To najważniejsze. I będziemy powoli kończyć chyba ten odcinek. Dobra, to na koniec odcinka wsadzimy monetę na swoje miejsce. I zobaczymy dalszą część historii. During her days aboard Remington's Black Galleon, the captive Mary Bannister turned out to be fearless, peaceful, and resilient as she tried to shun the pirates' advances. Captain Remington was keeping her out of harm's way. On rare occasions, Mary was given permission to visit the deck. Once, to avoid her father's disgrace, she attempted suicide and jumped into the water. No, ten część historii już, że tak powiem, przeczytaliśmy w dzienniku. Więc już nic nowego.
Ale dobra, będziemy kończyć. Także cóż, to by było na tyle ode mnie. Jeszcze tam trochę rzeczy tu zostało do zrobienia. Myślałam, że pójdzie nam szybko, ale jak widać, ciągle coś tu się rozwija. Ale to fajnie. Także następnym razem będziemy kombinować dalej. Ja dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Dajcie znać, jak Wam się podobało. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Koszmarów z Głębin. No to cześć!